tutaj nie pozostaje nic innego jak siłowo uderzyć. Wow! Ale tak spadała, nie? Bardzo chcesz to whisky do domu zabrać, bo już tutaj drugi trafiony. Nie posiadasz końców na paczki i składy? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl. Masz tam dostępne końce na każdą platformę, najlepsze ceny oraz nowe, bezpieczne metody dostawy. Użyj kodu ADRIAN, aby otrzymać 5% zniżki. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Siemanko, z tej strony ADRIAN i dzisiaj witam was w odcinku, w którym sprawdzimy sobie, jak będzie się grało piłką napompowaną whisky. Napompujemy sobie ją tym oto napojem. No i jest ze mną cała ekipa, witam serdecznie. Kłesek, Zygmunt Widzdawczo. U nich także są filmy z Orlika i nie tylko, także sprawdzajcie linki w opisie. No i co, jeżeli chcecie kolejny odcinek z piłki napompowanej czymś różnym, alkoholowym, zostawiajcie łapeczki w górę, oczywiście może być czymś alkoholowym, nie protestujemy. Zobaczymy jak to będzie. No i co, jakaś ilość łapeczek? Kłesek, może ty powiedz pierwszą cyfrę. Dobra, zaczynam. 6. U mnie standardowo 0. No to u mnie 5. Jeden. No dobra, czyli 6051 łapek i lecimy z jakimś kolejnym odcinkiem z napompowaną piłką albo z pijanymi youtuberami na boisku. Pamiętacie pierwszą część, tam było ponad 11 tysięcy łapek, bardzo mi się to podobało, także wiecie co robić. No co, ja teraz pompuję tą piłeczkę, no i zobaczymy co się będzie działo. No i sup. I sup. Subskrybujcie kanał, bo to fajna sprawa ogólnie. Także okej, słuchajcie, my sobie już otwieramy nasz napój, no i co, olejemy do dwanóżka, no i pompujemy piłeczkę. Napij się, no a co? Tak, najlepiej, będzie się lepiej grać chyba, co? Też tak myślę. Myślisz? Jestem zdecydowany, a propos tego. Zeruj, Stefan! Dobre, piłka na pewno się nie otruje, możemy nalewać. Dobra, myślę, że wystarczy. No i co? Piłeczka jest pompowana w tym momencie. Musi tak na przyspieszeniu, nie? Że tam pójdzie. O. Czuję jak idzie, normalnie gościu. Także okej, słuchajcie, jesteśmy już po napompowaniu tej piłeczki. Słychać ewidentnie. Mamy w środku elegancko whisky. Także okej, słuchajcie, pierwsza konkurencja, tak jak mówiłem, poprzeczki, później zrobimy sobie jeszcze rzuty karne tą piłką i podbijanie, zobaczymy czy w ogóle się da żonglować. W miarę jest okej, ale ciężka jest ta piłeczka, zobaczymy, lecimy. No dobra, pierwsza pozycja, ja zaczynam jako, że to mój odcinek, z piąteczki polecimy i to poprzeczką nie siada normalnie, kurde. Nie mam pojęcia jak to uderzyć, dziwna jest ta piłka teraz, no ale to próbujemy. Aj, nieduże, nieduże. Okej, słuchajcie, druga pozycja, czyli tak zwane wapno, rzut karny. No ja myślę, że tutaj fajnie było trafić, jest to możliwe, ale będę sobie tą piłkę tutaj może. No co, lecimy. Ała. Niedobrze. To już okej, ostatnia pozycja, ostatnia szansa dla mnie, żebym w ogóle trafił w tą poprzeczkę, no mam nadzieję, że w końcu się uda. Lecimy. Trafię, panowie? Nie. Nie. Fajnie. Zobaczymy, czy ty będziesz taki mądry. Zapraszam, teraz ty. Ale to ja nie widzę problemu, moi drodzy. Prawda, co prawda to nie jest piwo, tylko whisky. Ale dla mnie to bez różnicy. Można? O Jezu, czemu ja na to nie wpadłem. O. Patrzcie go teraz, patrzcie teraz co robi. Oj, 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 ale był blisko. Technika dobra, gorzej. Dwa razy byłeś blisko do 3 razy sztuka, tak? Tak, 3-0 oczywiście. Polecam się na przyszłość. Bo alkohol się pija, a nie wlewa do piłki. Z racji tego, że już robiłem różne testy takich piłek, to mam pewną taktykę. Stąd lekki test. Dobra, lecimy. Było elegancko. Tutaj muszę pogratulować, no Kłesek. No jest punkcik, na razie prowadzi w dzisiejszym odcinku. To drapnęło tak dosłownie. O, wygrany zabiera łychę do domu. No, mi tak no się to trzeba było mówić od razu. Okej, okay, zawsze się trochę nawdychał, oparł whisky i już jest troszeczkę wcięty. Nie no, koledzy tutaj żałośnie się spisali, tylko Kłesek jedynie uratował minimalnie ten honor. Ja tak myślę, dwa razy się uda. Wycha w piłce i od razu lepiej kopię, no nie? No tu
tutaj nie pozostaje nic innego jak siłowo uderzyć. Wow! Ale tak się podoba, nie? Bardzo chcesz to whisky do domu zabrać, bo już tutaj drugi trafiony. Mógłbym. No nie powiem, nie tutaj powiem. Zaskoczenie dość duże, ale zawsze póki co prowadzi, okay, prowadzi w wyścigu po litra. To było pewne, to było pewne, jakbym był jechał do Dawczo. Lecimy, słuchajcie, z drugą konkurencją. Tom wygrał Dawczo. Dobra, słuchajcie, pora na jedenastki. Każdy po jednej. Zobaczymy, jak tą piłką po prostu się uderza, rzuty karne. Prosta sprawa, jedziemy. Przecież trzeba tak samo, tylko tak, taka cięższa jest, no, no i tyle. Co ty zrobiłeś? Po ciebie po prostu. Teraz trzeba trafić. Dawczoki, dawczoki. Ajajaj, no na razie każdy trafia. Tam kamerzysta może pokazać, chyba myślę, golkipera. Widać, że Łycha już wchodzi. To co, trzeci punkcik trzeba, już? No. Oooo! Cel jest! Łatwo. Możesz powiedzieć, że karne nam poszły zdecydowanie lepiej niż poprzeczki. Okej, słuchajcie, karne poszły nam zdecydowanie lepiej niż poprzeczki. Zauważyłem to absolutnie sam. Także co, teraz ostatnia konkurencja, czyli żonglerka. To ja mogę zacząć, od najsłabszego zacznijmy. Dobra, proszę bardzo. Lecimy, zwykły kibic, zwykła żonglerka, niezwykłą piłką. Pa. Dawaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Już? No dawaj, no proszę bardzo. Nie wiem, czy to z tego je wie, czy tak czuć od ciebie. Myślę, że jedno i drugie pachnie bardzo ładnie w tym momencie. Dobra, lecimy. Tak, już. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, 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 trzy, dwadzieścia, cztery, dwadzieścia, pięć, dwadzieścia, sześć, dwadzieścia, siedem, dwadzieścia, osiem, dwadzieścia, dziewięć, trzydzieści, trzydzieści jeden, trzydzieści dwa, trzydzieści, trzydzieści cztery, trzydzieści pięć, trzydzieści pięć, Dawczo po prostu dostaje dodatkowego skilla, jeżeli czuje alkohol. To już jest potwierdzone info. No i co? No teraz ja, Kłosek zostaje na koniec, jako że jest najbardziej piłkarski. No to niech odbija ostatni. No to musimy być lepsi niż 6 kapek. Zobaczymy, jak się tam odbija. Tak to każdy głupi umie. Podbijał ci powyżej kolana, co to za podbijanie? Właśnie. Ja podbiłem powyżej kolana. Pęty CMZ nie płaci. No właśnie, nie, no nie, no pęty CMZ nie płaci, stary. Od początku zacznij. No jest jeden. Powyżej kolana podbiłeś 3 razy. Ja jedyny podbiłem prawidłowo powyżej kolana, także 6 zł. Podam numer konta tam gdzieś tak, że możesz mi przelać. Nie, dobra, słuchaj, 31 podbić z mojej strony. Niestety gorzej niż Dawczo, ale dużo lepiej niż zwykły kibic. Nie no, okej, lecimy. Questek ostatni, zaraz nas wszystkich pobije na głowę. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, już mu piłka spada, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Dobra, może tak, jako że Kłesek nie spożywa alkoholu, no to Dawczo, twoja nagroda czeka już na ciebie właśnie w tamtym miejscu. Zabierzesz sobie dzisiaj do domu. Dziękuję. Myślę, że dzięki temu poczujesz się po prostu lepszym człowiekiem. Tak, nie będziesz się czuł samotnie. No, myślę, że nagroda jak najbardziej zadowalająca. Tak. Także my wam już dziękujemy za oglądanie. To była piłka napompowana whisky. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawiajcie łapki w górę. Wbijajcie do niej do chłopaków, do ekipy. Linki będziecie mieli w opisie. Bardzo fajnie, ciekawe materiały, także u nich czekają. Nie tylko z Orlika. No i subskrybujcie kanał, bo to jest bardzo ważne. I zostawiajcie łapki w górę. To na tyle, trzymajcie się. Cześć! Yo!